2012 roku w niewielkim Skrzyszowie na Śląsku doszło do bardzo brutalnych zbrodni. W jednym z tych domów zostały zamordowane 3 osoby. Atak zabójcy przeżyła tylko jedna kobieta. W tym czasie w domu nie było też jednego z mieszkańców, córki i jednocześnie wnuczki zamordowanych osób. Do dzisiaj nie wiadomo kto i dlaczego dokonał tej zbrodni. O samym zdarzeniu funkcjonariusze i pogotowie ratunkowe, funkcjonariusze policji dowiedzieli się w dniu 16 grudnia 2012 roku. Wówczas na numer alarmowy pogotowia zadzwoniła młoda kobieta, wskazując, że jej dziadkowie zostali pobici. W garażu, który jest obok domu, znajduje się ciało Krystiana, również zamordowanego, i leży nieprzytomna, również pobita Eugenia. Ostatecznie Eugenia jest tą jedyną osobą, która przeżyła. Bo pani przeżyła jedyna ten atak tutaj. No i dziękuję, ale nie, bo to mnie za fest boli. Pani widziała mordercę. No właśnie widziałam, ale nic nie pamiętam. Sprawca w godzinach wieczornych wszedł do domu, zabił, z tych tak pierwszych działań wynika, że najpierw Krystiana, następnie swoją agresję skierował wobec jego żony, która również zeszła do garażu, ponieważ ci pokrzywdzeni zostali ujawnieni w garażu. Potem wszedł do domu na parter i tam zaatakował dziadków. Dziadkowie siedzieli przed telewizorem. Ania, która wróciła do domu najpierw po pobycie w kościele, później była u swojego chłopaka w tej samej wsi, ujawniła właśnie ciało dziadka i pokrzywdzoną swoją babcię, jeszcze wówczas żyjącą. Pan był tak naprawdę drugą osobą w tym miejscu. Ja byłem pierwszy podejrzany przy tym agresji, bo to jest naturalne kolej rzeczy. No bo pan był w konflikcie z tym ojcem. No robiliśmy się średnio, że tak powiem. Tam nigdy nie doszło do żadnej haje, do żadnej rękoczyny czy coś tego typu, ale no raczej mnie, bardziej mnie tolerował niż mnie lubił. Ja. No ale mówił na pana różne rzeczy, starał się tego, żeby z Anią się pan nie spotykał. Żeby było jak najkrócej, jak najmniej. Sprawca wszystkie ofiary uderzył w głowę. Nie ma żadnych innych śladów, jest tylko jeden ślad obronny u Marii. Mowa tu o bardzo silnym zaskoczeniu i szybkiej sprawności działania napastnika. W samym domu nie ujawniono żadnych śladów penetracji, żadnych śladów włamania. No, że sprawca był znany ofiarom. Tam nie weszła osoba obca, tylko ktoś, kogo dobrze ofiary znały. Pan ma alibi, pan za nią byliście i na pizzy, i w domu, i tak dalej. 100 osób was widziało. Wiadomo, żeście nie mieli możliwości tego zrobić. To nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że to wie pan. To jest potrójne. Mam wrażenie, czy to nie było zlecone po prostu i tyle. No bo kurwa, sorry, wejść na chałupa i taki coś zrobili. Nie chce pan zajść na mnie. Czy wygląda panu na osoba gabarytowo i tak dalej w stanie coś takiego? Pewnie fizycznie. Nie. Bo kurwa nie wiem, z czym bym musiał wleźć tam. Siekierą. Z młotkiem. Dosyć charakterystyczna rzecz, na którą też zwrócono uwagę, to rozsypana kawa na schodach, która no już w takiej pierwszej ocenie kryminalistycznej może wskazywać na taką próbę jakiegoś może takiego szkolnego zmylenia psa tropiącego. Sama puszka po kawie, pusta puszka po kawie stała w szafce. Nie chciałaby pani się dowiedzieć, kto był mordercą męża, rodziców? Wie pan co, policja się tym zajmuje również. A nie chciałaby pani się dowiedzieć, żeby ta osoba poniosła konsekwencje, sprawiedliwość? Ja myślę, że kiedyś to znajdę. Ale ja nie umiem nic powiedzieć, bo po prostu ja nie wiem.
śledczy zawsze w małych społecznościach mają ogromny problem, ponieważ panuje swoista zmowa milczenia. Tak też jest w przypadku tego potrójnego zabójstwa. Bez nowych świadków nie uda się rozwiązać tej tajemniczej sprawy.